Raz, dwa, trzy, cztery. Hej, witajcie, z tej strony Waldek. Dzisiaj misja 16 i uprzedzam już teraz. To jest najdłuższa i najnudniejsza misja w ogóle w całej grze. Bo zwiedzam budynek Modusa. Bodajże. No dobra. Ulepszenie mamy jedno, bo nagrywam to już drugi raz. Bo mi się trochę audio zrypało. Co my tam mamy? Aquille. Wpisowe poziom 2. No okej. Rozpoczynamy z powodu usunięcia. Tak, rozpocznij misję. Tak jak mówiłem, to jest jedna z najdłuższych, w ogóle najdłuższych misji, w której mało co się dzieje w sumie, ale sama koncepcja jest bardzo ciekawa, ponieważ Kat tak jakby rysowała cały czas ten plan, a my właśnie w czasie tego rysowania już działamy. Tak, czyli musimy dotrzeć do tych wrót. This is your chance to defeat him. Dobrze. Mundus doesn't know how to handle him. We can use that to our advantage. There's a back door. A my idziemy. Located here. Virgil, you must reach the security room undetected. So Dante, you will create a distraction. Here. Hey guys, you looking for a fight? Here I am. Yeah. Just like your father. Too big for your fucking boots. Me? A god. Aj, już spokojnie, Mundus. Piece of shit. Tylko nastolatek głupi. Nie ma co się spinać. No i się zaczyna. Limbo. Albo i nie limbo, bo nie, to jednak będzie limbo. Holy fuck. Może to jednak nie jest limbo. Czy ostatnio jak Mundus... gdy Mundus się wkurzył, że jego dziecko umarło, czy to w ogóle piękne dziecko miał, to nam troszkę to miasto rozwalił, więc... Chyba to już nie powinno być limbo. Ej, nie uciekaj. Oh shit. Whee! Ites majonez. Ej no. Dobra. Jesteśmy przy samej wieży, musimy pokonać wrogów. Troszkę nowych, troszkę twardszych niż mięso armatnie. A szkoda, bo naprawdę lubiłem mięso armatnie. I tych po prostu już chyba wykończymy mieczem, bo nie wiem czy jest sens... A, nie ta broń. Czy jest sens używania naszej kosy. No, nasz miecz jednak jest troszkę mocniejszy. No nie, to gówno się pojawiło. O, nie tym! Dobra, zdążyłem. Koniec. Wiedźma już tam trochę, znaczy trochę padła. Tam po prostu padła. Yeah. Okej, okay, Virgil jako doświadczony informatyk będzie cheatował. A wypuszczony cheatem. Mamy 30 sekund na dostanie się tam. Kto by się przejmował wrogami? Ojej. Dobra. Elite Guard, który nam przypomina wcześniejszego naszego przeciwnika, którego już wiemy jak rozwalić. To jest... Ała! O, bronił się. Jak pięknie.
Z tego co jeszcze pamiętam, to jest go dużo łatwiej rozwalić niż kolesia w czerwonej masce. Tutaj możemy się uleczyć. Okej. Tutaj mamy nasz posążek, ale niestety nie mamy żadnych ulepszeń, nie mamy tylu nawet czerwonych orbów, żeby cokolwiek kupić. O, fajnie, fajnie. Cieszę się. Każdy się cieszy. Sorry, nie tym. Dobra, tutaj coś było nieważne. Olejmy to sobie. To zajęłoby niestety bardzo dużo czasu. Ja się w tym czasie napiję, bo ja dopiero wstałem w sumie. Tańczymy sobie. No i jest nasz Virgil. Cześć Virgil. Co tam u ciebie? No fajnie, że w porządku. Good luck. Okej, okay. I teraz bardzo mamy fajne przedstawienie w ogóle całego poziomu, bo działamy właśnie z planu, który no już niestety jak najszybciej skończyć ten poziom po prostu. Mam ochotę zrobić speedruna tego poziomu. Ciekawe, czy mogę iść dalej. Chyba nie. Dobra, z tym panem się trzeba zająć wpierw. On tam jeszcze nie padł. Ja mam mój ulubiony kombos mieczem. Czekaj, czy drzwi się teraz otworzą. Czy jednak... Nie. Drzwi się nie otworzyły. Gdzie ja muszę iść w takim razie? O matko. No bywa, bywa. Dobrze, Virgil, proszę cię, wyłącz to. Ty epicki informatyku, prosto z Polski. W rękawiczkach, chyba. Bingo. Spory opór, który mam nadzieję, że da się uciec. Floor 87. This is the finance wing. Those who work here are barely human anymore. They have been corrupted beyond recognition. No dobra, tego kolesia trzeba po prostu pokonać. Ach, on też może z... Dobra, gdzie jest koleś? Opa! O, co ja zrobiłem? Można go przełamać! Sierpem i młotem. Ależ to zrobiłem! Tak, da się go przełamywać jednak. Wow. Dobra. No i koniec. Kolejny padł. Chodzimy sobie na górę. I idziemy nie wiem gdzie w sumie. Idziemy sobie do windy. Okej. Okay. Tak, 5 prosto 5. 105? Skybridge? Tak. I mamy 105. Oops. It's heavily infested. Oh shit. Aha, dzięki.
Tam jest znajdźka, ale to już sami chyba sobie to przejdziecie, bo mi się po prostu tam już nie chce znowu iść, po coś to zebrałem. Right. No turning back. Shit. Shit. Ale to jest akurat najzwyklejsze ścierwo armatnie, więc najpierw się uleczymy. I dopiero teraz zaczniemy się bawić. No chodź. Au, chciałem uciec, a tu nie. A tu jest. Ej, uciekaj, suko. Chodź tu. Ła! Dobra, padło. Fajne ścierwo. Stawać. Nie wiem, jak tutaj łatwo zdobywa się te poziomy. Nie. The end? The end, okej. Okay. Spadamy. A jednak nie. A, dobra. To się tylko da pokonać kosą i tymi naszymi szurykenami, które są do dupy, jak już wcześniej wspominałem. Chyba. To zaraz to sprawdzę. Tak. One są chyba tylko na to odporne. Tak. Dobra. Nie pieprzyły się. Koniec. Next floor. Next floor się nam trochę zamkło. Ale tam jest wejście. Okej, okay, idziemy sobie w prawo. Oh no you don't! Ah fuck! Okej. Okay. Och, wyszli z windy, ale to... Ale to było fajnie, w ogóle nieprzewidywalne. No hej. Flawless kill, double kill, flawless kill, motherfucker. Oh, no fuck! Nie, już nie chcę! Ej, o, tu jest gwiazda. Już naprawdę nie chcę! Nie chcę z wami walczyć! Nie jest was tutaj za dużo trochę? Trudno. Nie, nie tym. Teraz tym. O, to jest na jedno uderzenie. Trochę mi smutno z tego powodu, ale okej. Okay. Czy się chwycę? Nie, no przecież jak. Się wracać. No to one more time. No nie, nie! Kur! Co się dzieje, ludzie, pani? One more time. No! W końcu, kupa. No tutaj też jest to dosyć laserowo, ale Virgin nam pomoże tylko częściowo. Bo właśnie uruchomi ten mechanizm. Bingo. We're not! Not bingo. To nie bingo. Bullshit. Virgil, you must not let yourself get dragged. Idziemy z kataną na ochroniarzy z bronią.
Okej, cokolwiek. Dobra. Po prostu wystarczy w konkretnych momentach użyć naszego super zajebistego przeskoku. Ła, znowu! Ileż można? Serio, ileż można? Ej, gdzie on jest? Aha, spoko. Ostatnio, gdy nagrywałem, to mi się wpieprzył na te lasery ten kolega i od razu padł. Więc jak chcecie, to możecie po prostu stanąć przy laserach i ładnie moment. Wow, ale dałem radę. Ej, dobra. Poczekamy sobie, będzie łatwiej. Okej. Przy głównej windzie, okej. Główna winda jest tam, mówi. Nie korzystam z tego. Okej. Seems like an overestimated cat. I didn't really care about her. About all of this. No jej. One said you didn't give a shit. Wiesz, Virgil, tamte się po prostu zakochał. To się nazywa miłość. Nie wiem, czy nie w Limbo tak to wygląda, ale jednak. Here, Dante, take this. Paralizator. I took it off a security guard. Might look like a taser in the real world. But it's a powerful demon weapon in Limbo. Tak, z której nie mogę niestety korzystać, bo nie mam pada. Nie umiem. Niestety. Shit happens. Od razu nam dają przeciwnika, na którym możemy wypróbować tą super broń i tak dalej, choć ja wolę to. Nie wiem, czy to jest szybsze, czy nie. Mam to w dupie, działa tak samo. Tak zadaje obrażenia i tak. O, ale to zrobiłem. Nie, bez młota to nie robota. Okej, dalej. Dalej. Po prostu idziemy dalej, bo można się tutaj zanudzić na śmierć. No nam trochę... Mundus nam troszkę utrudnia sprawę. No ja muszę w sumie nie dziwić. Dobrze. No, może być trochę gorąco najwyżej. Najwyżej Dante będzie opalony i będzie prawdziwym gipsem. O, rany. Serio, że chcę wam się to oglądać, to jestem naprawdę, naprawdę zadowolony z tego. Mam nadzieję, że po Devil May Cry'u zaraz zacznę coś ciekawszego dużo. Jakieś propozycje wysunę wam niedługo. Naprawdę niedługo. O! I tutaj mamy właściwie rdzeń, przez który trzeba się po prostu przebić. Czyli zawijamy sobie harpię, jak najszybciej robimy to i przełączamy sobie najpierw na pięści, to będą bardziej przydatne. Bo wyszedł tam gruby właśnie. Chodźmy. Okej. Patrzymy cały czas na grubego, żeby nam nie wyszedł. Dobra, niech on sobie tam biega. Tu jest. Okej, wywracamy go. Patrzymy, czy inni są. Nie ma ich. O, więc sobie cały czas czekamy. I on tutaj... Widzicie? On tutaj się męczy. Na samej krawędzi... Tego. Ale musi w coś uderzyć po prostu.
Więc chodź tutaj. I gdy będzie teraz chciał pobiec w tą stronę, zobaczcie co się stanie. Mam nadzieję, że to się stanie. Widzicie? On nie biega. Dobra, chodź, uderz się. A, okej, skończyło mu się. Ta jego nieśmiertelność, ta jego przyciekłość, że jest gruby. Nic, nikt na to nie poradzi. Znowu zaczynam to samo. Dobra, przywalił. Koniec. Ale, jeszcze jeden przeciwnik. Tym razem czerwona macha. Nasz wróg z poprzednich poziomów. Znowu przełączamy sobie na naszego młota, sierpa i w ogóle wszystko naraz. I kończymy gnoja jak najszybciej. Ej! Co się... Nie tym miało być! Fuck! Napieprzamy ile tylko Bozia dała. Tylko on akurat blokuje. A nie zawsze! Trzymaj to. Och, trzeski! No i koniec! Udało się na początku takie trudne, a po prostu sierp mocy w ogóle pomogły. I teraz dostać się do samego rdzenia. Nie jest aż tak trudno, z tego co pamiętam. Trzeba wyczuć moment. Wyczuć moment i wszystko czego potrzebujemy. I tym samym dzięki wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że nawet tak długa misja, wow, zrobiłem to w 14 minut, wam się podobała. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się ciepło, siema.